Iron Fist Team prezentuje. Pierwsza walka dzisiejszego wieczoru przed nami. Muay Thai, kategoria wagowa 75 kg. Ta walka zakontraktowana jest na 3 rundy po 3 minuty. Pierwszy zawodnik, którego zapraszam na ring, to Muhammad Wade, Włochy, Thai Box Torino. Drodzy Państwo, Muhammad Wade, wielkie brawa, Włochy, Thai Box Torino, jego rekord to 6-3. Czas na przedstawienie jego rywala, Łukasz Rębalski, Hunter Bydgoszcz. Szanowni Państwo, Łukasz Rębalski, Hunter Bydgoszcz, wygrał 14 walk, w tym 8 przez KO, ma na koncie 6 porażek. Przed nami pierwsza walka podczas gali Iron Fist 4 w Szczecinie, Muhammad Wade, Łukasz Rębalski. Miło mi powitać Państwa na czwartej edycji gali Iron Fist, która odbywa się w Szczecinie. Będziemy mieli przyjemność poprowadzić dla Państwa walki w formule MMA i Muay Thai. Walki komentować będzie Grzegorz Kłodz, Wojciech Podgórski, a także Bartosz Batra. Dobry wieczór Państwu. Witamy. Zaczynamy pierwszą walkę w czerwoniku czerwonym. Łukasz Rębalski, zawodnik Hunter Gym, Bydgoszcz. Pionier boksu tajskiego, jeśli chodzi o Polskę. Jeśli przegrywał, to tylko z najlepszymi w jego rekordzie, m.in. Alviar Lima, Sahin Kaz, Yakut. To są nazwiska, które naprawdę się liczą w światowym K1. Z sukcesów Łukasza to to, że jest aktualnym mistrzem wagi średniej zawodowym Federacji Baltic Muay Thai Federation. Walczył wtedy na gali Battle of the Dragons 5 w Nowym Dworze Mazowieckim i pokonał Białorusina Ewginieja Aleksejewa przez decyzję. Białorusin był mistrzem Europy IFMA, więc to mówi samo za siebie. No i tutaj mamy walkę z reprezentantem z Włoch. Jak mi się udało nieoficjalnie dowiedzieć, zawodnik włoski jest z pochodzenia Marokańczykiem. Maroko ma drugą na świecie tak naprawdę drużynę w Muay Thai po Tajlandii. Są to bardzo mocni zawodnicy i walka tu będzie naprawdę ostra. Także na razie pierwsza runda, badanie się. Widzimy
mamy dość znaczącą przewagę wzrostu zawodnika z Maroka, reprezentującego Włoch, jak mówiłeś. Tak, tak, dokładnie. Powiedz, czy Łukasz wcześniej toczył pojedynki z wyższymi zawodnikami, czy jakoś przekładało to się na jego wyniki tych pojedynków? Łukasz oscyluje swoim wzrostem wokół 1,82 m, tak mi się wydaje. Z reguły ma zawsze wyższych zawodników. Jest to zawodnik, który na tą wagę jest, jego atutem jest niezwykła siła. Jest bardzo silny fizycznie i myślę, że w drugiej rundzie zacznie przełamywać swojego zawodnika, że to jest jego taktyka. I że będzie szedł po prostu do przodu. Widzę, że zawodnik ma włoski lepszy zasięg rąk i nóg, ale na pewno jest fizycznie słabszy od Łukasza. Zobaczymy, jak to wyjdzie w walce. To bardzo mocny low kick. Ta noga już trochę odczuwa te kopnięcia Łukasza. Odpowiada mocnym hajem, ale na szczęście na blok. Może powiedz naszym widzom, co w takich walkach Muay Thai jest punktowane, jak to widzą sędziowie, co jest najważniejsze? Jakie są zasady punktacji poszczególnych walk? Zasady punktacji w Muay Thai. Tu przede wszystkim dla laika, żeby to jak najprościej wytłumaczyć, to jest wygrywa silniejszy. Ten, kto jest agresywniejszy, idzie do przodu, zadaje więcej ciosów rękami i nogami. Wiadomo, wszystko jest tutaj na papierze punktowane za jeden punkt, i cios ręką, i cios nogą, ale faworyzowane są kopnięcia. Kopnięcia i kolana. Mamy koniec pierwszej rundy. Jak byś ocenił pierwszą rundę, punktowo? Runda bardzo remisowa. Myślę, że ze względu na stronę atakującą, jaką był Łukasz, zapisałbym minimalnie tą rundę dla Łukasza. Aczkolwiek bardzo runda remisowa mogła być na remis. Mamy powtórki najciekawszych akcji, bardzo dobry przechwyt Łukasza, skontrowany low kickiem, ale również odpowiada Włoch mocnym kopnięciem, tak zwanym middle kickiem. Na średnią część ciała. Tak, no pierwsza runda nie była toczona w jakimś niezwykłym tempie. Trzeba przyznać, że chyba była to raczej runda badawcza. Myślę, że od drugiej rundy powinni ruszyć zdecydowanie do ataku. Już mniej więcej poznali swoje mocne i słabsze strony, także czekamy z niecierpliwością na drugą rundę. Tak, znam Łukasza bardzo dobrze. Widziałem jego walki wielokrotnie. Wiem, że teraz będzie próbował przyspieszyć tempo. Także na pewno będzie ciekawie. W tle słyszymy charakterystyczną muzykę towarzyszącą chyba każdej walce w formule. Bardzo dobry, prawy, prosty, że ci przerwałem. Tak, widzę, że Łukasz zaczyna się rozkręcać. Tak, ta muzyka to tak zwane Ramuaj. Zawsze towarzyszy walkom Muay Thai, odróżnia to od innych sportów. W Tajlandii wykonuje to 8-osobowy zespół złożony z mężczyzn. I to taki jest sygnał dla zawodników, że im muzyka przyspiesza, tym po prostu mniej czasu zostało w walce i to im tak nadaje tak naprawdę tego animuszu, wigoru, żeby przyspieszyć. No, przestrzelił teraz Łukasz niebezpiecznie, wpadł w klincz, sędzia przerwał, tam było coś poniżej pasa, sygnalizował i mamy dalej, walka trwa. Charakterystyczną dla Muay Thai jest walka w klinczu, gdzie wymienia się ciosy kolanami i łokciami. Tutaj sędzia szybko przerywa. Normalnie powinno to trwać trochę dłużej. O, tak jak mamy tutaj na przykład. No to jest atut też Łukasza, jest niezwykle silny, niweluje ten wzrost. Tak, ale zauważyłem, że sędzia to szybko przerywa ten klincz. Szybko. Spowodowane, myślę, że jest to jakąś toczone pod egidą jakiejś organizacji, która nie preferuje tego typu walkę w klinczu. Czy jest to indywidualna sprawa sędziego? Teraz ma bardzo dobrą pozycję Włoch. No trochę sędzia teraz uratował Łukasza. Oj, chyba doszedł do głowy. Tak. Lekkie Włoch zaczął się powoli rozkręcać. Długi zasięg rąk, długie kolana wchodzą. Ładnie przechwycił teraz kopnięcie. Bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że jest to dość wymagający przeciwnik. Jest. I wszyscy przeciwnicy tu na gali Iron Fist to nie są ludzie z pierwszej łapanki. Naprawdę karta walk jest do tej pory moim zdaniem najmocniejsza, jaka była. Także tu nie będzie darmowego obiadu. Musi się Łukasz napracować i zacząć przełamywać fizycznie swojego przeciwnika. Tak jak mu mówi z narożnika trener Marek Marszal. Mówi cały czas, pokazuje, żeby szedł do przodu właśnie bokserskimi
Dobrze, teraz ładnie wyprzedził lewym prostym. Tak jest. Dołożył do tego prawy sierp, no ładnie. Tak jest, bardzo. O. I właśnie to, o czym mówiłem. Nieustanny atak, nieustanny atak. Łukasz ma bardzo dobry prawy cios. Miał na deskach Alviara Limę. No, człowieka, który startował w Japonii w K1 Max, to o czymś świadczy. Łukasz miał go na deskach po jednym pojedynczym ciosie. Ten cios naprawdę jest bardzo, bardzo silny. No i znowu praca w klinczu, znowu. Bardzo dobre kolano Włocha obrócił. No, te akcje są... Trzeba zwrócić uwagę na to, że już na ciele Łukasza pojawiło się dość duże zaczerwienienie po tej stronie od tych kolan. To świadczy o tym, że mimo, że tego tak nie widać, to też kopnięcia są naprawdę bardzo mocne kolany. Jest. Włoch jest naprawdę technicznie bardzo dobrze. Może jest minimalnie słabszy, ale technicznie wkłada te kolana bardzo dobrze i punktuje. Widzimy właśnie powtórkę, na której ładnie Łukasz wyprzedził prawym prostym. Tu widzimy teraz atak Włocha. Przestrzelony łokieć Włocha. I tutaj myślę, Łukasz będzie miał lekką przewagę w klinczu, bo jest silniejszy od Włocha. Niestety poślizgnął się.